dlaczego warto wybrać się do Tunezji, na wyspę Dżerbę, do hotelu Royal Cartago. Bo tu poczujesz się jak w domu, wśród życzliwych ludzi. Szukran! Szukran! Tu odpoczniesz i odstresujesz się na pewno. Popływasz w pięknym basenie z błękitną wodą. Pouczysz się zumby w basenie. Go to water! W barku przy basenie ukoisz pragnienie piwem, pysznym drinkiem, kolą lub innymi napojami, a barmani sprawią, że uśmiejesz się do łez. Popływasz w morzu, czasami z wodorostami, ale i tak jest przyjemnie. Pograsz w siatkówkę na plaży. Albo popływasz i poopalasz się na wygodnym leżaczku. Możesz też pospacerować brzegiem morza i podziwiać żaglówki, skutery wodne, ptaki krążące nad plażą i basenem. Zaspokoisz pysznymi daniami z
serwowanymi w restauracji głównej? Wiem. Gdzie do śniadania napijesz się kawy, która doda ci energii na cały dzień. Już z różnymi dodatkami. I jeszcze ziemniaczki. Z warzywami. Donoszą cały czas różne potrawy. Piękne. Wygląda apetycznie. Pomidorki, co tam jeszcze jest? Sałatka, cebulka. O, sorry. Pięknie wygląda. No i super. Bardzo ładne. Są różne potrawy tunezyjskie. Ryba po tunezyjsku, tutaj jest jakaś potrawka. Tu są bakłażany, tu makarony. Tutaj są jakieś mięska. Tutaj są ciasta różnego rodzaju. Tak ładnie robi, o. Tam jeszcze coś jest fajnego. Po śniadaniu popływasz w basenie i poćwiczysz jogę, nauczysz się tańca, pójdziesz na aerobik. A we wszystkich tych czynnościach będą ci towarzyszyć uśmiechnięci, sympatyczni i serdeczni animatorzy, którzy zadbają, żebyś się nie nudził i nie rozleniwił za bardzo od przejedzenia pysznymi ciastami i przekąskami. Dobry! No, to rozumiem. Kiedy na miejscu wybrano biedę na centralne porty, góry na miejscu. Możesz też pograć w ping-ponga przy basenie. A wieczorem w teatrze hotelowym potańczysz i będziesz uczestniczyć w profesjonalnie przygotowanych przez ekipę animatorów show. Trzeba tu być, żeby zobaczyć, jak ciekawy jest program i wspaniałe wykonanie. Ile serca i humoru wkładają wykonawcy, żeby zadowolić wszystkich.
Panuje tu niepowtarzalna atmosfera i znikają bariery. Nie jest ważne, czy pochodzisz z Francji, Portugalii, Włoch, Niemiec, Tunezji, Czech czy Polski. W tym miejscu wszyscy są jedną wielką rodziną, a ten klimat tworzą ciepli, sympatyczni, wyjątkowi ludzie. Piękny jest zwyczaj wyróżniania tych, którzy właśnie obchodzą swoje urodziny. Cały zespół i pozostali uczestnicy śpiewają 100 lat. 1, 2, 3, let's go! Happy birthday to you! Two more. Są też konkursy Miss, różne zabawy, a jeśli masz talent, możesz zaśpiewać, bo jest karaoke. Yeah, I'm happy.
Nie sposób wymienić wszystkiego, co się tu dzieje, ale na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Wypoczynek zadbają wszyscy pracownicy. Osoby w recepcji, w barach, panie sprzątające, panowie ogrodnicy i hydraulicy, panowie kucharze, kelnerzy, barmani i oczywiście animatorzy ze swoim szefem na czele. Jeśli ktoś poczuje znużenie, zawsze może skorzystać z ustronnego miejsca na zadbanym i pełnym jaśminu, bugenwili i oleandru w terenie. Może odpocząć pod małpim drzewem albo na ławeczkach czy pniakach na terenie hotelu. Możesz trafić na dzień tunezyjski i zobaczyć typowe tunezyjskie wesele. To bardzo ciekawe doświadczenie i niezwykle zabawne, ponieważ uczestnicy bezpośrednio z basenu lub z plaży garną się na nie w strojach ciut nieodpowiednich na taką uroczystość. I jest też super imprezka na basenie, zwana piana party. To dopiero jest prawdziwa uciecha dla najmłodszych. Ale pozostali nie są gorsi i niezależnie od wieku bawią się równie dobrze. Na urlop Royal Cartago, bo zatroszczą się tu o ciebie z oddaniem i sercem. A o Polaków zadba urocza Justyna z Polski, która z ogromnym oddaniem i poświęceniem zaopiekuje się tobą, twoimi dziećmi i wszystkimi bliskimi ci osobami. O tym, co działo się na terenie hotelu podczas naszego pobytu, opowiemy w kolejnych odcinkach. Przedstawimy też fragmenty występów wspaniałych animatorów i wywiad z Justynką.
wszystkie poznane przez nas osoby serdecznie pozdrawiamy. Wczasowiczów, z którymi bawiliśmy się i miło gawędziliśmy, i tych, którzy zadbali, abyśmy się dobrze bawili. Szczególne podziękowania dla Justyny, Simona, Tiny, i Didiego. Jesteście super!